Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Koncert improwizacji 34 Faka. Kochani, mamy dla was jeszcze małą niespodziankę. Nie tylko dla was. Robert, pozwól tutaj. Ja? Robert ma dziś urodziny. Myślałeś, że zapomnieli? Tak, myślałem, że to przejdzie bokiem, ale... Robert myślał, że zagramy na bisa coś innego. Natomiast Robert, chcieliśmy dla ciebie też zrobić pewną niespodziankę. Czy byłbyś taki uprzejmy i opowiedział nam, jak wyglądał twój dzisiejszy dzień, twój urodzinowy dzisiejszy dzień? Tak, powiedz mi, gdzie się obudziłeś, w jakim mieście? Bo nie w Krakowie. Ale mówimy tak, bez improwizacji. Bez improwizacji, jeżeli możesz nam powiedzieć tak naprawdę, jak było. Nie wiem, jak to zabrzmi w Krakowie, ale obudziłem się w Warszawie. Obudziłeś się w Warszawie. Tak, tak. I od razu zobaczyłem, co z kotem, bo od tygodnia mam kota ze schroniska. Ze schroniska i taki czarny, 7-letni. I pierwszego dnia był w domu, mnie nie było. Chciałem go zobaczyć, kiedy przyjechałem z trasy w nocy, gdzie on jest. Nie było go, rano też go nie było. I zniknął w ogóle, po pierwsze tak się zesrał, zżygał i spierdolił. Taka była moja przygoda z kotem. Rozkleiliśmy plakaty na całym osiedlu, że zginął czarny kot. Wracamy do domu, a tam jest zjedzone jedzenie. Okazało się, że jednak był w domu. Takie mam przygody. Super, bardzo fajna przygoda. Dobra, jesteś rano, sprawdzasz, czy jest kot. Czy jest, mogę spytać, czy jest ktoś jeszcze w mieszkaniu oprócz ciebie? Tak, dzisiaj rano, dzisiaj jest sobota, tak? Dzisiaj jest sobota. To był dzisiaj mój syn Antek, który spał do 13. Do 13. A ja dzisiaj pierwszy raz w życiu gotowałem zupę pomidorową. O, taka ciekawostka. I okazało się, że to jest dosyć proste. Super. Więc szkoda mi tych 40 parę lat wcześniej, których nie gotowałem nic. Właśnie okazuje się, że istnieje życie poza jajecznicą. Zdecydowanie tak. Robert, czyli syn śpi do 13, czy ty w tym czasie czymś się jeszcze zajmowałeś, czy pichciłeś zupkę, czy miałeś jakąś pracę, jakieś telefony, z kimś rozmawiałeś? Szczerze, no, odbierałem oczywiście telefony, bo mam urodziny, więc dzwonili do mnie niestety, wolę jak przysyłają SMS-y, bo nie trzeba mówić, co tam u mnie, prawda, ani oni nie muszą mówić, co u nich. Ale no to zawsze trzeba tak jakoś skończyć, nie wiadomo jak, zawsze jest taka pusta obietnica, że no to spotkamy się, prawda? Zazwyczaj się nie spotykamy, bo nie ma kiedy. Poza tym jeszcze dzisiaj pisałem odcinek Ucha Prezesa, bo wczoraj mieliśmy próby do dwóch odcinków, więc dzisiaj je poprawiłem, żeby mieć wolną głowę i dzisiaj się po prostu poświęcić improwizacji i zabawie. Super. Czyli to wszystko do 13 się zmieściło z tym wszystkim do 13? Kiedyś postanowiłem, że będę miał jedną taką potrawę, którą się nauczę robić, i to będzie moja taka sztandarowa potrawa, że to... I to będzie ta zupa. Dokładnie fasolka po bretońsku i wszyscy będą mówić, ale nikt nie robi tak fasolki po bretońsku jak góra, nie? I zrobiłem tę fasolkę i wyszła super. Ale, znakomita. Ale dzisiaj też nie? Nie, wtedy... Poczekaj, daj dokończyć. Zrobiłem raz i była idealna. Potem tydzień później musiałem sobie powtórzyć ten sukces, była straszliwie rzadka. Musiałem ją wylać. Dwa tygodnie później zrobiłem, była straszliwie gęsta. Pomyślałem sobie, że wszystko jest do dupy. I nic nie będę robił już teraz, będę kupował w słoikach. Aż do dzisiaj. Super. Przełamałeś się, zrobiłeś zupę. Co dzieje się dalej? Wychodzisz z domu, jedziesz tu do Krakowa, czy jeszcze po drodze z kimś się widziałeś? Jezu, aż tak dokładnie? I nie no, pomyślałem sobie, że mam blisko na Dworzec Wschodni, ale pomyślałem sobie, że nie będę szedł, bo się spocę. Więc pojadę autobusem. Dobra. Super. Pojechałeś autobusem, jakaś kogoś ciekawego widziałeś w autobusie, kogoś spotkałeś po drodze? To były raptem 3 przystanki, więc, ale tak rzadko jeżdżę autobusami, więc przypomniałem sobie, jak to jest. A zaczepiają cię ludzie w autobusie czasem? Tym bardziej, że mój tata pracował całe zawodowe życie jako kierowca autobusu. Kiedyś jeździłem często autobusami, nawet przy tej przedniej szybie w Berliecie były kiedyś takie autobusy i to było ekstra. Uważałem, że mój tata jest bohaterem i dziwiłem się, że jak przyjeżdża, zajeżdża na pętlę, że ludzie mu nie biją brawa. Że przecież ich wszystkich przywiózł. Co więcej, otworzył drzwi, żeby wyszli, prawda? Przecież nie musiał tego robić, prawda? Zdecydowanie tak. Robert, dobra, dojechałeś na Dworzec, siadasz w pociąg, jedziesz tutaj pendolinkiem do Krakowa, tak? Pendolino. A z kim siedziałeś? Ktoś koło ciebie siedział? No jak to w pociągu, wiesz co? Było bardzo dużo ludzi. Obok mnie siedział Przemek Borkowski, mój kolega z kabaretu, ten wysoki. A potem okazało się, że jeszcze jedzie Wojtek, nasz menadżer. Od początku praktycznie, który wczoraj został dziadkiem. To nas trochę dobiło.
Tak, więc brawa może dla Wojtka i dla młodego Konstantego. Wojtek jest tu na sali. Dziadek Wojtek. Dobra. Tak, jak Czech ma urodziny, to się cieszy, że będzie fajna impreza. Z drugiej strony to kurde, już kolejna cyfra się zmienia pod koniec całej daty. Okej, okay. Przyjeżdżasz do Krakowa, wsiadasz w jakąś taksóweczkę, przyjeżdżasz tutaj, tak? Do... Tak było, po drodze zjadłem obiad, ale to chyba nikogo nie ciekawi. Totalnie mnie ciekawi. Gdzie w Krakowie zjadłeś? W pociągu, no. Zjadłem schabowego. Mój kolega Przemek chciał zamówić policzki, ale pan kelner obraził. Dobra, dobra, zostawmy to tak. Przyjeżdżasz, przychodzisz do NCK-u, robimy wspólnie trening improwizacji i tak. Bo dawno nie byłem w Krakowie, a Kraków zawsze mi się kojarzy z wiosną i z tym, jak tam 20 lat temu wygraliśmy tutaj pakę. I jak maczałem kiełbasę w musztardzie, popijając piwem, i to takie wspomnienia, które będą mi towarzyszyć do końca dzisiejszego dnia. Super. Do końca życia, do końca życia! Wielkie brawa dla Roberta. Robert, spocznij sobie, proszę. Szanowni Państwo, kochani, chcieliśmy w takim razie zadedykować ostatnią grę Robertowi. Odegramy dzień z jego życia, dzień jego urodzin, tylko widziany naszymi oczami. Zróbmy gromkie odliczanie dla nas i dla Roberta. Uwaga! 3, 2, 1! No jeden kociak jest. Gdzie jest mój drugi kociaczek? Wstawaj! Wydaje mi się, że gdzieś nasz kot uciekł. Co mam robić? Szukamy kota! Co? Nie pytaj, szukamy kota! Co? Ja śpię. Czemu ja śpię z synem? Co mam gotować? Zadajesz sobie to pytanie od 10 lat. Raz ugotowałem. Boże, i wszyscy fasolkę znamy... po brytońsku. Wszyscy znamy tą historię. Postawiłem sobie za cel. Cała Polska zna tę historię. Raz ugotowałem. Ugotowałem, ale później była za gęsta. Dzisiaj Mount Everest. Pomidorowa. SMS-y. Kochanie, powiedz, jesteś sam? Wszyscy są. Słuchaj, kochanie, głodny nie jesteś? No, walczę z tym. Ugotowała ci coś? Czy jak zwykle? Sam sobie radzę. Sam kupujesz? Próbuję. Tylko nie mów, że fasolkę po bretońsku. Pomidorową robię. No, witam cię serdecznie. Cześć. Czabar, to ty? Nie, twój kumpel bardzo dobry. Kto? Borkowski. Słyszałeś może, że napisałem ostatnio książkę? To fantastyczne dla ciebie. Bardzo fajna. Czytałeś ją może? A wiesz, zabieram się do tego. Bardzo się cieszę. Jesteś wspaniałym przyjacielem. Wolę, jak piszesz SMS. Widzimy się w pociągu, prawda? No, nie mogę się doczekać. Do zobaczenia, uwielbiam cię. Cześć. Dryn, 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 dryn. Tak. Cześć, kochanie, tutaj ciocia. Słuchaj, do wszystkiego najlepszego. Powiem ci, że wstałam dzisiaj rano, tak mnie bolało w krzyżu. W ogóle tak się źle czuję. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, po prostu doktor mi powiedział, że wiesz, że może to już jest wiek, a może to już jest... Nie wiem, ja mam też ciśnienie, więc wydaje mi się, że to może być kwestia ciśnienia i wieku, wiesz? Ja poszłam do takiego jakiegoś takiego znachora, wiesz? Dryn, dryn, połączenie na drugiej linii. Boże, mam drugi telefon. Cześć, tu Wojtek. Pijemy w pociągu, jestem dziadkiem. Weź ten bimber z podłóżka. Boże, jeszcze nie jadę, jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia. A ja już zaczynam pić. Drain, 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 trzeci telefon. Halo? Dzień dobry, tu sieć Play. Czy chciałby pan
może specjalną ofertę? A nie, ale interesuje mnie, jak się robi pomidorowo. A jak panu to powiem, to pan kupi? Tak. Tak? Dryn. Musi pan ukrócić. Dryn. Dzwonię sieci Orange. Czy pan rozmawia z Play? No cholera, dajcie żyć! Oni. O nie się go. Gleba! Co jest? Spala się! Jest pan gównianym kucharzem. Osiedlowa straż pożarna. Przepraszamy za drzwi. Ciul by to wziął. To na razie. Proszę. O, wyważona, ja wchodzę. Dzień dobry, panie Robercie. Ja jak zawsze... Pan jest tym studentem, co panu pisze ucho prezesa. Masz to się wszystko szybko dzieje. To jest prasówka, a ja nie wiem, bo to wszystko może być nieaktualne. To ja panu to napiszę, na za godzinę wyślę mailem. Poprosiłbym. Czy woli pan SMS-em? Tylko kuźwa, nie dzwoń. Dobra, nie będę dzwonił. Do widzenia. Tyle emocji. Gorąco dzisiaj. W autobusach jest klimatyzacja. A dawno nie jeździłem. Jak to jest? Nie pamiętam. Boże, taki jakim jeździł mój dziadek. To ja usiądę. Dobry stół, pasażerowie. Pan... Śmierdzi tak jak my! Śmierdzi tak jak my! Boże, gdzie tu jest kierowca? Gdzie tu jest kierowca? A, z boku! Też był kierowcą? Mój dziadek jeździł takim samym autobusem jak pan. Pan, pański tata, to tata, to wszyscy wiedzą przecież. Dziadek i tata, to jest rodzinna tradycja, tylko ja się jakoś zepsułem. Śmieszny pan jest. Panią też. No bo opowiadał tacie? Zrobiłem kiedyś też. Pasolkę poprawiacie. Dzień pełen przygód. Robert, mój przyjacielu, cześć! Cześć, Przemek. Słyszałeś, napisałem książkę. Taki kryminał. Na pewno by ci się spodobał. Będę dziadkiem! Wszystko w swoim czasie. Już! Najebałem się. Szymonie, jestem twoim menadżerem! Dzień dobry, witam państwa w pociągu... Dzień dobry! Czy może pan po prostu napisać SMS-a? Nie będę pisał panu menu SMS-em. Czy chcą państwo coś z warsu, bo... Zjadłbym przepiórkę! Z jajami! Wydałem książkę, słyszał pan? Taki kryminał! Ja wydałem 120 obiadów dzisiaj, także... Gdzie tu można przeczytać? W menu. Co pan poleca? Czego pan nie poleca? Polecam schabowy, bo jest. Nie polecam rzeczy, których nie ma. Także... To ja może zapowiem schabowego, a pan go przyniesie. Spokój się. Szare robisz. Jakby co, będę w Warszawie. Oczywiście. Pozdrawiam. Szybko się jedzie. Ja
już. Pakosa już z nami nie gra? Kiedyś ci opowiem. Przepraszam, jestem pan z Warszu? Zaraz go zawołam, o już jest! Przepraszam, tak? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że dojechaliśmy, ale zjadłem zjemowego. Wie pan, ja idę właśnie do domu, jesteśmy na dworcu. Ale ja nalegam. Mam urodziny dzisiaj. Aha, dobrze. Mam jednego nowego. Wie pan, ja 20 lat temu w Krakowie wygrałem pakę. I wspominam ten dzień świetnie. Jadłem wtedy kiełbasę z musztardą i popijałem piwo, ale teraz chcę schabowego. Od ust schabowy z tylnej kieszeni na później miał być. Od ust sobie odejmę, ale niestety zbrałem. Przed państwem schabowy z tylnej kieszeni! Przestań! Przepraszam. Wydałem tak... Czy mogę iść już do domu? Nie jestem twoim prezesem. A czasem go my... Cześć, Robert. Robert, cześć. Pewnie mnie nie pamiętasz, Alan z Adhoka. Poznaliśmy się 20 razy. No tak, tak. Nie mówiłeś, że będzie Alan. Grasz się impro z nami. Co gram? Impro, zaraz ci, szybko cię nauczymy. Chodź, chodź, chodź. No, co będzie? Dobra, rozgrzewka? Jakaś rozgrzeweczka może przed występem? Na szybko? Nauczymy się wszystko? Będziesz grał w takie gry improwizowane? Słuchaj, dostajesz tablicę, tam ci ludzie wpisujesz. Tak, tak, tak. Ale będziesz potrzebował, pamiętaj, że sukcesja jest ważna. Wychodzisz, co mówisz, prawie nie jesteś zadowolony. Będziesz spoko, będziesz spoko. Karteczki, czytaj karteczki. To nie wymyślamy nic jeszcze. Dobra, okej, dobra, okej, dobra, czekaj. Wszystko rozumiesz? Tak, tak. To co? Impro! Dobra, chodź. Co się bawić? Cały dzień jedzenie. Większy niż żyłam, sto lat, sto lat. Większy niż żyłam, jeszcze raz, jak po jeszcze raz. Większy niż żyłam, nie żyłam. Bardzo dziękuję wam, koledzy, bardzo dziękuję państwu.